Witam Was wszystkich. Dziś mam dla Was dwa przepisy na pomysłowe pasty. Nadają się zarówno na śniadanie, kolację, ale również na imprezy ze znajomymi. Prezentują się naprawdę fajnie, a w smaku, no cóż Wam mogę powiedzieć. Sami musicie się przekonać, ale dla mnie to jest po prostu petarda. Nie przedłużając, zapraszam Was na film, a w opisie zostawię Wam listę składników, których będziecie potrzebować, aby wykonać pasty. Więc tak, do pasty jajecznej będziemy potrzebować jajek, świeżego kopru, majonezu, musztardy, soli, pieprzu ziołowego oraz ostrej papryki. Wykonanie jest bardzo proste. Do miski kroimy drobno lub przepuszczamy przez takie sitko, jak widzicie na filmie, jajka. Następnie drobno siekamy koper i wrzucamy do jajek. Na końcu dodajemy majonez, musztardę oraz pozostałe przyprawy. Wszystko razem dokładnie mieszamy i pasta jest już gotowa. Drugą propozycją, również bardzo dobrą, jest pasta z tuńczyka. Do niej będziemy potrzebować tuńczyka w sosie własnym, czyli taki naturalny najlepiej. Mój tuńczyk już tutaj dłuższą chwilę leżał na sitku, więc jest dobrze odciśnięty. Jajek, ogórków konserwowych, cebuli, majonezu, musztardy, soli oraz pieprzu czarnego mielonego. Na początek tuńczyka wrzucamy do miski i dokładnie rozdrabniamy widelcem, aby nie było większych kawałków. Następnie w drobną kostkę kroimy cebulę. Ogórki. Oraz jajka dodajemy do tuńczyka. Na samym końcu dodajemy majonez, sól, pieprz i musztardę. Wszystko razem mieszamy i gotowe. Na koniec możecie posypać szczypiorkiem lub tak jak ja, koperkiem. Dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie. Pozdrawiam Was i do usłyszenia. Cześć!